Cześć! Dzisiaj znajdujemy się na pierwszym brodnickim pikniku motoryzacyjnym. Pokażemy Wam najciekawsze samochody i porozmawiamy z ich właścicielami. Rozmawiamy z jednym z organizatorów, Łukaszem. Jaki jest cel imprezy? Celem naszej imprezy jest tutaj zrzeszenie wszystkich fanów naszej motoryzacji z całego naszego regionu oraz nie tylko z naszego regionu, ponieważ wiadomo, prowadzimy tutaj taką mały nasz klub motoryzacyjny, Społeczność Motoryzacyjna Brodnica, która zrzesza fanów motoryzacji. Oczywiście ci członkowie są w różnych innych klubach. No i oni oczywiście przekazują w tych swoich klubach też na całą Polskę informacje, że jest tutaj nasz organizowany pierwszy piknik. I właśnie tutaj w dzisiejszym dniu, 15 czerwca, tak, spotkaliśmy się wszyscy, nie tylko z naszego regionu, żeby to zapromować nasz region, miasto Brodnica i zrzeszyć tych wszystkich uczestników i fanów motoryzacji. Czy tylko są uczestnicy z Brodnicy? Nie tylko. Tak jak mówiłem, są przekazane z poforach w całej Polsce, także z różnych regionów tutaj ludzie przyjechali. No i jak widzimy, się spotkaliśmy tutaj w jednym miejscu wszyscy. Co najczęściej widzimy właśnie tutaj? Co najbardziej może przykuć uwagę naszą? Przykuć auto na pewno może nieseryjne auta, tak? Są dużo aut tutaj jest tunigowanych, czyli tak pokrótce mówiąc, mają jakieś niestandardowe felgi, niskie zawieszenie, ciemne szyby, no najróżniejsze tutaj modyfikacje, tak? Ludzie przeprowadzają. Także te auta się na pewno wyróżniają z tłumu i na ulicy. No i staraliśmy się jak najwięcej takich ludzi zebrać, także takich fanów motoryzacji, których oddani są swoim samochodom i je cały czas modyfikują. Dolot KN-a, wkładka w filtrze KN-a, pochromowane pokrywa zaworu, wypolerowany alternator, pochromowane części alternatora, wszystkie plastiki pochromowane ciśnieniowo, zabudowany akumulator. Witam, proszę się przedstawić i powiedzieć nam, jak długo trwały zmiany, jakie zostały wprowadzone, jak dużo to kosztowało? Witam, mam na imię Józek. Samochód mam od już paru ładnych lat, praktycznie tu miała zostać seria, ale no, wydarzyło się parę innych rzeczy, troszeczkę głębiej żeśmy poszli z tym i wygląda na dzień dzisiejszy tak jak wygląda. Dużo rzeczy zostało pozmienianych, jeżeli chodzi o silnik, tam jest fabrycznie 90 koni, w tej chwili jest szacowany około 120. Wałek rozrządu jest zmieniony, cały układ dolotowy, układ wydechowy, koło zamachowe jest odlżone. Także w miarę to się odpycha i na tym na razie zostanę przy tym silniku. Jeżeli chodzi o samochód, to jest Fire & Ice, to jest limitowana wersja, wyszło tego około 7000 egzemplarzy. I dlatego to jest takie coś, czego nie można za bardzo zmieniać. Lakier jest fabryczny, tylko troszeczkę odnowiony. Pakiet olistwowania GTI, taki jak wychodził z Wolfsburga z fabryki. Pochromowane niektóre rzeczy w silniku, pomalowane, popolerowane, tak żeby wyglądało to sympatycznie, żeby nie pobrudzić się przy okazji jakiegoś tam remontu. Jeżeli chodzi o środek, też jest fabryczny. Tapicerki w trzech kolorach, też zachowane w oryginale, odświeżone wnętrze, ciemna podsufitka, ciemne słoneczka, dodatkowo doszły zegary, które ułatwiają jak gdyby pracę silnika, jest monitoring pracy silnika, czyli temperatura oleju, ciśnienie oleju, ładowanie, także no, monitoring się przydaje przy wysokich temperaturach i przy zwiększonej mocy, dobrze, żeby to było. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy, też jest zmieniony, pompa wydajniejsza od G60, większe tarcze nawiercane Zimmermana, klocki Ferodo, szybciej się odpycha, no i musi się szybciej zatrzymywać. Efekt jest taki, że działa to całkiem sympatycznie. Zawieszenie jest tu gwintowane z regulacją siły odbicia, siły twardości odbicia, także tu dowolnie można sobie konfigurować, czy ma być bardziej komfortowo, chociaż trudno tu mówić o komforcie, bo na naszych ulicach no, ciężko ten komfort w ogóle znaleźć, no ale jest możliwość jakiejś tam manipulacji i często się z tego korzysta. Jest obniżone o kilka centymetrów, koła zmienione. Koła to też jest taka troszeczkę mieszanka, bo rotory zostały z BBS-a, doszły ranty OZ-a, z 6,5 cala zrobiło się 8 z kawałeczkiem. Na to są naciągnięte opony 195 na 45, czyli przyzwoicie chowa się to w nadkole i przyzwoicie trzyma się asfaltu. Komplet oświetlenia został też cały wymieniony na klary,
łącznie z tyłem. Także wygląda troszeczkę nowiej. No i światło też jest porządniejsze. Widzimy, że zamontowałeś tu system audio. Z czego się składa? Jeżeli chodzi o audio, też tu są głębsze zmiany. Zacząłem od wygłuszenia. Wytłumiony jest całe auto, żeby wydobyć ten dźwięk, nie stracić na jakości. Jeżeli chodzi o głośniki, to jest Morel, dwa zestawy odseparowane, jedne w drzwiach, drugie tutaj w tyle zabudowy. Troszeczkę basu daje Rockford Fosgate, taki specjalny głośnik do płytkiej zabudowy, żeby tu nie tracić na bagażniku, chociaż i tak tutaj się nic nie wozi na dzień dzisiejszy. Głośniki zasila wzmacniacz Helixa B4 Precision. To jest taka dosyć wysoka już półka. Jeżeli chodzi o subwoofer, to Rainbow i Power 2400. Na kablach Hollywooda, bezpiecznik Sinus Life'a. Także tutaj był taki zamiar, żeby to przyjemnie grało, ma zagrać każdy rodzaj muzyki. Bas ma być i dynamiczny, i schodzić dość głęboko. Nie ma to razić ucha, ma przyjemnie to brzmieć i wolniejszą muzykę, i szybszą potrafi to zagrać. Także zamiar został spełniony. Gra fajnie, wygląda też w miarę ciekawie. Proszę się przedstawić i powiedzieć, jakie zmiany zostały wprowadzone w samochodzie. Marcin Gajewski, Wąbrzeźno, Golf MK3 GTI. Serynie była jednostka dwulitrowa, 115-konna. Został przeprowadzony swap na jednostkę 1.8 turbo z Seata Leona z 2005 roku. Początkowo zostało to wszystko wystrojone na 230 koni około. Niestety po roku okazało się to bardzo mało. W tym roku został przeprowadzony stage drugi. Zostało założone większe turbo. Jest intercooler centralny. Jest zrobiony dolot większy. Jest turbina od Evo w tym miejscu. Jest założony stożek KNA. Wszystko ładnie doprowadzone. Są większe wtryski, listwa wtryskowa. Co jeszcze mogę powiedzieć? No i wszystko to jakoś ładnie wygląda, zestrojone. Tyle. Co poświęciłeś na tą pracę, którą tu wykonałeś? Auto ogólnie jest jako pierwszy raz na w ogóle zlocie, jakimś takim spocie, ponieważ rok temu, gdy to auto zostało zrobione, nawet nie miałem po prostu czasu, wszystkie zloty się pokończyły i już auto faktycznie poszło w sen zimowy do garażu. W tym roku był stage drugi i to jest mój pierwszy spot, czyli praktycznie można powiedzieć, że 2 lata trwały tak naprawdę pracy przy tym aucie. Jakoś śmiga. Jak dużo kosztowały te zmiany? To jest tajemnica. Dlaczego? No, bardzo ciekawi to widzów. Znaczy no, to jest pasja, to trzeba po prostu kochać i jeżeli się robi takie auto, po prostu to się już kosztów nie liczy. Wszyscy się pytają, dlaczego MK3? MK3, po prostu mi się to auto podoba, zawsze chciałem mieć Golfa 3. Akurat zaraził mnie tym kuzyn. Takie moce, dlatego że po prostu Golf, no nie wiem, z tym silnikiem w takiej opcji jeździ to jakoś, wiadomo. Jest już mało. Proponowane są już ze strony kuzyna opcje na przyszły rok, także na pewno na tym nie ustaniemy. Auto na dzień dzisiejszy prezentuje się mocą około 330 koni. Miało być 350, lecz stwierdziliśmy, że i tak to jakoś tam, że tak powiem, się kula. I na dzień dzisiejszy to wystarczy. Dlaczego akurat kula się? Naprawdę, no przecież to jest dużo, taka prędkość będzie. No, wiadomo, jakie mamy drogi w Polsce i nie wszędzie można takie auto sprawdzić. Są odcinki, na których można szybciej pojechać, są odcinki, na których niestety się szybciej nie pojedzie, dlatego tak naprawdę nie ma gdzie sprawdzić tego auta. Rozmawiamy z drugim organizatorem pikniku, z Konradem.
Czy są jakieś konkursy dzisiaj i jaki jest plan całego wydarzenia? No ogólnie rzecz biorąc, impreza odbywa się tutaj, trwa od 10 do 19. Standardowy plan jak na innych zlotach, czyli na początku rejestrujemy gości i oczywiście też rejestrujemy gości, goście przyjeżdżają, się rozstawiają i też jest to związana ta rejestracja z tym, że mamy w planie konkursy, które organizujemy. Do konkursów tych już był organizowany konkurs na najniższe auto z lotu. Wygrał kolega Apache z Volkswagenem Jetta, 7 cm od wahacza do podłogi. Następny konkurs jaki będzie, to najładniejsza felga. Tutaj koledzy będą chodzić i oceniali wzór felgi, pomalowanie felgi, jak to się ogólnie prezentuje na samochodzie. Ciekawymi konkursami też będą konkursy na najczyściej brzmiące car audio, który i na najładniej zabudowaną półkę w bagażniku. I to kolega też to organizuje. Oczywiście też będziemy mieli konkursy dla gości, nie takie stricte motoryzacyjne, to będzie rzut felgo, przyciąganie się lino i wyścig równoległy na skrzynkach po piwie, też dosyć ciekawa konkurencja. Witam. Proszę się przedstawić i powiedzieć nam, co to jest za samochód? Czy to jest karetka? Do czego służy? Dzień dobry, Janek. Jest to karetka specjalistyczna do obstawy różnego rodzaju rajdów masowych, imprez, rajdów terenowych, przełajowych, przeprawowych w ciężkim terenie. W różnych płaskich. Jest to specjalnie przygotowany sprzęt Nissan Patrol, przerobiony. Co się znajduje w takim samochodzie? No, karetka ta jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt, taki jak profesjonalne karetki szpitalne mają, defibrylatory, urządzenia do deska, ortopedyczna, szyny urazowe. No, leki różnego rodzaju, takie, które ratują osobę, która uczestniczy w przypadku, wypadku, jakimś tam zdarzeniu. Czy taki samochód jest zawsze wykorzystywany na takich rajdach i czy często zdarzają się przypadki, że jest potrzebny taki samochód? Tak, zdarzają się różne przypadki, że jest potrzebny. No, aczkolwiek w tej chwili jakakolwiek impreza i zawody nie powinny odbyć się bez zabezpieczenia medycznego. Takie są wymogi. Was sick and cried, I cried and cried and cried all day until the next.